Był czas, kiedy się strasznie jeżyłem na to słowo, ale zaczynam je lubić coraz bardziej. To jest słowo władza. Mnie się kojarzyło słowo władza z nadużyciem. Natomiast coraz bardziej widzę je jako wewnętrzną siłę do tego, żeby podejmować decyzje, żeby przeobrażać rzeczywistość na lepsze. Tak, mamy taką władzę od Boga, aby czynić dobro i to w sposób trwały i mądry. Ale jest też taka władza, czyli takie użycie siły i swoich możliwości, aby dokonywać zła. I o tym mówi ta dzisiejsza Ewangelia, ostrzegając nas, że każdego dnia stajemy przed wyborem, jak użyjemy naszej wewnętrznej władzy, naszych wszelkich ludzkich władz ku dobru czy ku zniszczeniu.